Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj będzie rozpakowanie. To, że lubicie klawiatury testory na moim kanale, to wiem nie od dzisiaj. Obiecywałem wam chociażby po recenzji Excalibura też wersję Spectrum tego Excalibura oraz być może też RGB. Natomiast dzisiaj będę miał coś, co pewnie was też zadowoli. Dzisiaj oczywiście rozpakowanie, test już niedługo. Będzie to klawiatura również bardzo fajna, bo Lobera w wersji, uwaga, Spectrum. Tak więc najwyższy model Lobery, najdroższy model Lobery, który koniecznie trzeba będzie sprawdzić, przetestować i pobawić się też tym zaawansowanym podświetleniem. Cenę Lobery tej wersji, innych wersji sprawdzicie sobie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy rozpakowanie. No dobrze, moi drodzy, przed nami Lobera w wersji Spectrum. Karton ogromny, nie wiem jak tu będę nim manewrował, żeby wam pokazać co nieco. Natomiast widzimy, że jest to wersja Spectrum i mamy obrazek ilustrujący jakoby przynajmniej częściowo jej możliwości, bo wszystkiego nie da się pokazać na jednym obrazku. Ja nawet wątpię, czy w jakichś tam 4-5 minutach prezentacji pokażę wam wszystkie tryby podświetlenia, wszystkie efekty, kombinacje, bo powinno być tego naprawdę dużo. 16,8 miliona kolorów, przełączniki o żywotności 60 milionów klików. Wydaje mi się, że będą to przełączniki produkcji Kale, ponieważ o Cherry MX-ach nic chyba nie pamiętam i też zwykłe Lobery bez Spectrum miały te przełączniki, a zobaczymy sobie. Próbkowanie na poziomie 1000 Hz, czyli reakcja bardzo szybka, 1 milisekunda, najszybciej jak się da w klawiaturach poprzez USB. 512 KB pamięci wewnętrznej, też oprogramowanie zapewne będzie oraz Full Enkey i Six Key Rollover, czyli absolutny anti-ghosting. Full Enkey, czyli na wszystkie przyciski. I teraz, moi drodzy, kolejna rzecz u Tesoro. Zawsze możemy wybrać sobie kolor przełączników. Tu mamy niebieskie, czyli klikacze, tak zwane przeze mnie. Mamy też browny, czerwone i czarne. Gaming Grade Mechanical Switches, czyli nie mamy, że Cherry MX, bo jak jest Cherry MX, zawsze jest napisane. Natomiast tutaj prawdopodobnie będzie to Kale. Download, oprogramowanie, czyli nie będzie płytki, możemy sobie ściągnąć i dla mnie nawet lepiej, bo w tej chwili nie mam CD-ROM-u w kompie, haha. Dobra, w pełni dostosowywalne oświetlenie per key, czyli każdy klawisz możemy osobno ustawić. Klawisze multimedialne z FN-em, przełącznik trybów gamingowych, nagrywanie makr w locie, czyli coś, co kiedyś na targach chyba widziałem. Dwa dodatkowe porty USB i mini jacki, zaawansowane oprogramowanie, efekty świetlne, wszystkie klawisze programowalne, pamięć i to próbkowanie. Dobra, z teorii to było na tyle, wyjmujemy z kartonika. Ok, jest i karton wewnętrzny. Ja wam chyba teraz nie dam rady tutaj tego jednocześnie otwierać i wyjmować, więc już to sobie wydobędę. Ok, jest klawiaturka, jest przewód, też mamy dodatkowe zasilanie, mamy zasobniczek z logo Tesoro. Dobra, otwieramy sobie i będzie pewnie to co zwykle. Utility, tu jest miejsce na płytkę. Kiedyś w starszych modelach bodajże, jak pamiętam, były płytki. Teraz już się od tego powoli odchodzi. I mamy tak. Instrukcja do Lobery. Taka mała, ale opisująca co jest do czego. I podłączenie do komputera. Przedłużenie karty dźwiękowej. Mamy tutaj jakieś skróty multimedialne. Następnie książeczka, jakieś nowości. Durandal w wersji eSport jeszcze nie miałem. Natomiast tak, te klawiaturki dobrze znacie. Wszystkie były u mnie testowane, łącznie z podstawową Loberą. Kuweny też. Kuwenów 7.1 chyba jeszcze nie ma do testów, więc jeszcze nie zobaczycie. Myszki również były testowane. Shrike występuje w nowej wersji, więc postaram się też dla was ściągnąć do testów. Też mamy wersję w kilku kolorach, bardzo fajnie wyglądają. No i świetne podkładki od Tesoro, podkładki Aegis. Zawsze warto o nich wspomnieć, ponieważ są to podkładki o świetnej powierzchni, bardzo, bardzo wytrzymałe, trwałe. Jednak moim zdaniem ich problemem jest troszkę słaba przyczepność do blatu. Poza tym jedne z najlepszych podkładek, jakie w życiu testowałem. Miałem model X3, X4, czyli taką przedostatnią i największą. I obudowa Tesoro, która nie wiem kiedy się pojawi, kiedyś może się pojawi, będzie można ją przetestować. Jeśli tak, to na pewno na moim kanale taki test zobaczycie. Dodatkowe zasilanie do portów USB poprzez port DC, czyli taki zasilaczowy. Możemy to zrobić poprzez po prostu zasilenie
z komputera drugim wolnym portem USB, ale można też kupić zasilacz, dopasować po prostu zasilacz i sobie to podpiąć do prądu. Wtedy będziemy mieli wyższe natężenie prądu w tych portach USB w klawiaturze. Już odpakowujemy samą loberę. Pozbędziemy się tego. I przewód, moi drodzy, jak zwykle w mechanikach od Tesoro gruby. Na końcu rozchodzi nam się na 4 wtyki. 2 wtyki USB. Dlaczego? Jeden wtyk zasila samą klawiaturę, podświetlenie. Drugi zasila osobne porty USB. Dobrze. I mamy też przedłużenie naszej karty dźwiękowej. Czyli to wkładamy do karty dźwiękowej, słuchawki, mikrofon. A możemy sobie słuchaweczki i mikrofon podpiąć bezpośrednio do klawiatury, ponieważ jest to po prostu wygodniejsze. I sama lobera, taka jak ją pamiętam, klawiaturka tutaj co prawda bez elementów aluminiowych, ale zobaczcie, ten plastik udaje bardzo skutecznie aluminium. Jest bardzo wytrzymały, bardzo twardy, więc po prostu wygląda to jak szczotkowane aluminium, a podpórka pod nadgarstki przypominać ma swoją strukturą ryflowaną stal. Czyli generalnie z wyglądu klawiatura po prostu świetna. Takie kształty troszeczkę nieregularne, które mają nadać jej charakteru i faktycznie wygląda ładnie, a jednocześnie jest dość kompaktowa. W przeciwieństwie do modeli od innych firm nie mamy po bokach jakichś dodatkowych gamingowych przycisków. Przez to jest też troszeczkę węższa i powinna się zmieścić na każdym biurku. Podpórka pod nadgarstki nieduża, ale mniej więcej wystarczająca. Jeśli by była dłuższa, moim zdaniem powinna mieć już opcję odczepienia, natomiast w ten sposób może być zespolona. Mamy ciekawe oznaczenia na kursorach. Też tutaj mamy regulację podświetlenia, z tego co widzę. Mamy klawisze multimedialne na górze, tutaj. Czyli blokada Windowsa, prawdopodobnie wyciszenie, ciszej, głośniej, play, pauza do przodu, do tyłu. Tutaj mamy przełącznik N-key oraz 6-key rollover, czy tego anti-ghostingu. Gdzieś tutaj pewnie mamy też tryb gamingowy, prawdopodobnie na G, na R mamy nagrywanie makr w locie. OK. I 5 profili do przełączenia jednym klikiem, z tym właśnie FN-em, z logo, z maską Tesoro. No i mamy tutaj przełączniki typu Blue, jak słyszycie. Czyli znane wszystkim klikacze. Pożyczymy sobie na chwilę od kolegów z Thermaltake'a jedno narzędzie, które się przydaje, żeby nie uszkodzić nakładek, bo można to wyjąć czymkolwiek, ale też trzeba uważać, żeby tego po prostu nie popsuć, nie zadrzeć gdzieś, bo to jest po prostu plastik. Jest odporny, jest trwały, ale bez przesady. Więc na przykład delita. Dobra, klawisz wyjęty. I teraz, moi drodzy, zbliżam. Czy będzie zaskoczenie, czy nie będzie zaskoczenia. No chyba widzicie wyraźnie, jakiej produkcji są przełączniki. Przełączniki firmy Kale. Oczywiście ja w żadnym wypadku nie twierdzę, że to jest źle, ponieważ też kiedyś byłem sceptyczny. Były to przełączniki mało znane i jedyne, w czym występowały kiedyś, to tania i niezbyt udana, niezbyt ceniona przez wszystkich klawiatura mechaniczna Zalmana do kupienia nadal za 150 zł. Natomiast od tego czasu wyszło sporo różnych wersji tych przełączników. Jest to taki troszeczkę tańszy odpowiednik MX-ów, czy tych niemieckich Cherry MX, znanych już od lat wielu, kilkudziesięciu nawet, bo to są przełączniki, które istniały na długo wcześniej, zanim powstało takie określenie jak sprzęt gamingowy, sprzęt dla gracza. Ale wracając do tematu, z moich doświadczeń w około 15, nawet 20 klawiaturach mechanicznych miałem te Kale. Niektórych klawiatur używałem po kilka miesięcy. Nie zauważyłem naprawdę jakichś dużych różnic i w samej pracy działania, i w żywotności, ponieważ po prostu żadna klawiatura, żaden klawisz mi jeszcze nie padł na tych Kale'ach, tak jak mi nie padł jeszcze na Cherry MX-ach. A jak mówię, niektórych klawiatur używam naprawdę długo. Dobra, więc tu sobie trochę posłuchaliście moich wywodów. Natomiast jeszcze obrócimy sobie ją i zobaczcie. Mamy tutaj taką plombę, a pod spodem dwa porty USB 2.0. Wejście na zasilacz sieciowy lub na to, co pokazywałem. I przedłużenie naszej karty dźwiękowej, podłączenie do słuchawek i do mikrofonu. Czyli lobera po prostu nie ma własnego układu dźwiękowego. Przedłuża tylko jakby możliwości naszej karty, żebyśmy mogli sobie wygodnie podłączyć słuchawki, mikrofon do klawiatury, a nie gdzieś tam nurkować do obudowy.
No i zobaczcie, solidne gumowanie jak zawsze u Tesoro, wysokie, grube i regulacja dwustopniowa. Mamy małe i duże podwyższenie. Małe jest bez gumowania, natomiast duże już jest gumowane. Przyczepność sprawdzimy sobie w testach, a na dzisiaj myślę, że informacji było sporo. Obejrzeliście ją sobie już tak w miarę dokładnie jak na rozpakowanie, bo pamiętajcie, że to jest tylko rozpakowanie. Nie podłączę jej jeszcze, nie pokażę Wam tych kolorów, bo wtedy to już naprawdę chyba by Wam czapki z głów pospadały. Natomiast jest na to czekać. Będzie prezentacja obszerna podświetlenia tej klawiatury. Pamiętając innych modeli, chociażby Razera czy Logitecha, te klawiatury takie zaawansowane, jest tam co pokazywać, mamy tych trybów naprawdę mnóstwo. Tutaj z tego co wiem będzie tak samo, dlatego recenzja, przygotujcie się od razu, jak będziecie oglądać recenzję, zapaszcie sobie kawę, herbatę, weźcie jakieś ciacho, bo na pewno krótka nie będzie. A w tym rozpakowaniu na dzisiaj to już wszystko. Pamiętajcie, ceny sobie Lobery tej, innych modeli sprawdzicie w opisie filmu. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mnie przez tak długi czas i pozdrawiam Was, cześć!